Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych 72 i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście ze sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie jedząc i pijąc, co mają, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Oto słowo Pańskie. Słyszymy dziś tą samą Ewangelię, którą usłyszeliście w czasie święta wspólnoty, gdy wspólnota posyłała was jako nowych odpowiedzialnych za wspólnotę. Rozesłanie 72 współpracowników, tych, którzy, tak jak Jan Chrzciciel, pójdą przed Panem, aby przygotować drogi. Jednak gdy brzmi głos Jezusa mówiący: żniwo wielkie, robotników mało, głos, który może być rozpaczliwy, gdy brzmi głos: oto posyłam was jak owce między wilki, musimy sobie uświadomić, że Jezus nie posyła nas na pożarcie. Nie posyła nas na to, abyśmy zginęli w tym gąszczu potrzeb. W pierwszej kolejności Jezus pragnie, byś ty był zbawiony. I to posłanie jest posłaniem, które wpisuje się w twoją drogę do zbawienia. Jest zatem nie czymś, co ma wykończyć, ale co ma wzmocnić. Jest tym, co ma pomóc tobie żyć z Bogiem. I aby tak było, to posłanie, misja, ona musi zostać osadzona na dobrym gruncie. W dobrym gruncie chrześcijanina, dobrym gruncie ucznia, dobrym gruncie tego, który żyje Słowem. Ten, który żyje Słowem, jest przez to Słowo przemieniany. Pan posyła nas jako ludzi różnych, jako tych, którzy znajdują się na różnym poziomie życia duchowego, w różnym miejscu formacji. Posyła nas jako ludzi w różny sposób uzdrowionych i nieuzdrowionych, gotowych i niegotowych. I w tym posłaniu, aby ono było skuteczne, aby ono było chrześcijańskie, aby było Boże i by przyczyniało się do naszego zbawienia, musimy przeżywać odpowiednie równowagi. To właśnie brak różnorakich równowag w naszym życiu osobistym, w naszym życiu duchowym, w naszym życiu misyjnym powoduje owe wypalenie, zmęczenie. Z braku takich równowag rodzą się różnego rodzaju konflikty. Wtedy też pojawia się duch buntu, różnego rodzaju szemrania. Pojawia się niezadowolenie, rozgoryczenie.
I pojawiają się też odejścia. Pochylmy się zatem przez chwilę nad zagadnieniem równowagi, która jest nam potrzebna na wszystkich płaszczyznach życia. Pierwsza to jest równowaga między być i działać. My nie zostaliśmy stworzeni jako istoty po to, aby tylko działać. My zostaliśmy stworzeni w pierwszej kolejności do tego, by być. I kiedy Jezus powołuje uczniów, to najpierw powołuje ich do tego, by byli z Nim, dopiero potem, by mógł ich posyłać. Jeżeli zabraknie równowagi między tożsamością, czyli tym, kim jesteś, tym, po co jesteś, jaki jesteś, jeżeli zabraknie akcentowania Twojego jestem, istnieję, i przeakcentujemy misję, przeakcentujemy działanie, bardzo szybko się wypalimy. Bo nasza istota, nasze istnienie potrzebuje tak samo pokarmu, jak potrzebuje pokarmu nasza misja. Kolejna równowaga to równowaga między duchowością a człowieczeństwem. Jesteśmy bytem złożonym. Nie składamy się tylko z tego, co duchowe. Jest w nas ciało, jest w nas psychę. Jest to wszystko, co jest ludzkie i na czym to, co duchowe, bazuje. Tak bardzo mocno brzmiało w dzisiejszym dniu podkreślanie tego, że wiele problemów, które się pojawiają, mają u fundamentu braki w formacji ludzkiej, braki w takim zintegrowanym człowieczeństwie. Potrzebuję wiedzieć, co się we mnie dzieje. Potrzebuję się znać, potrzebuję samoświadomości, aby lepiej na tym budować relacje z Bogiem, bo Bóg buduje relacje z prawdą o nas. Jeżeli nie mam kontaktu z prawdą o mnie, jak zbuduję relacje z Bogiem? Można się pytać, z jakim Bogiem zbuduję relacje? Albo też, jaką relację? Kolejna potrzebna w naszym życiu równowaga to wejście w więzi ze wspólnotą i wyjście do świata. Wspólnota nie może stać się naszym jedynym światem. Wspólnota i ludzie we wspólnocie to nie mogą być nasi jedyni znajomi. Bo to, w czym żyjemy, to jest coś więcej. Gdy zamykamy się tylko w kręgach wspólnoty, gdy na świat patrzymy tylko przez perspektywę tego, co się dzieje we wspólnocie, grozi nam niebezpieczeństwo odrealnienia się i problemy z przeżywaniem życia w świecie. Stąd też tak ważne, aby zadbać o to, by wśród naszych znajomych byli też ludzie ze świata, nie ze wspólnoty. By czas spędzany nie był spędzany tylko we wspólnocie. To wyjście do świata staje się nie tylko potrzebne po to, by ewangelizować. Ono jest potrzebne po to, by przeżywać nasze człowieczeństwo. Kolejna równowaga musi zaistnieć między tym, co jest naszym powołaniem osobistym, a tym, co jest naszym zaangażowaniem wspólnotowym. Bo jesteśmy członkami wspólnoty i posiadamy każdy z nas osobiste, indywidualne powołanie. I to musi być zintegrowane z zaangażowaniem wspólnoty. Zaangażowanie w życie wspólnoty nie może szkodzić naszemu osobistemu powołaniu. Powołaniu do małżeństwa, powołaniu do kapłaństwa, powołaniu do rodzicielstwa, powołaniu zawodowemu. To musi harmonijnie współbrzmieć. Jeżeli to będzie zaburzone, nasze zaangażowanie we wspólnotę może często być ucieczką, może często być nieautentyczne, nienaturalne, może być toksyczne. Kolejna równowaga to ta między apostolstwem a towarzystwem. Oczywiście, że pragniemy, aby nasze życie stawało się ewangelizacją, by nasze życie było przesiąknięte duchem apostolstwa. Ale jesteśmy ludźmi potrzebującymi zwykłego ludzkiego towarzystwa. Potrzebujemy takich przestrzeni,
których czasami nie będziemy rozmawiać o ewangelizacji, o Panu Bogu, ale w których będziemy mogli się po prostu pośmiać, w których będziemy mogli po prostu tak normalnie, zwyczajnie spędzić czas, mówiąc też o rzeczach przyziemnych albo mało chwalebnych. Jeżeli braknie tego wymiaru, który nazywam towarzystwem, możemy stać się ludźmi, którzy będą odbierani jako odrealnieni, jako ci, z którymi nie ma wspólnego języka. Będziemy mieli problemy z inkulturacją, o której słyszeliśmy we wprowadzeniu. Bycie z tak zwanym normalnym człowiekiem, umiejętność komunikowania się z tak zwanym normalnym człowiekiem będzie bardzo pomagała w dobrym apostolstwie. Kolejna równowaga musi mieć miejsce pomiędzy służbą a przyjmowaniem służby. Nie jesteśmy tylko tymi, którzy dają. Potrzebujemy nauczyć się brać. Potrzebujemy pozwolić, aby Jezus umywał nam nogi. Potrzebujemy pozwolić, aby w potrzebie wspólnota nam pomagała, aby konkretni ludzie przychodzili z pomocą. Przecież często doświadczamy tego, jak trudno jest przyjąć pomoc drugiego. Przyjąć pomoc drugiego możemy tylko wtedy, gdy uznamy naszą słabość, gdy uznamy, że jesteśmy w potrzebie. A jeżeli w naszym życiu braknie poczucia, że jesteśmy słabi i że jesteśmy w potrzebie, jak będziemy otwierać się na łaskę Boga, który przychodzi do słabych i potrzebujących? Kolejna równowaga powinna zaistnieć pomiędzy rozsądkiem a szaleństwem. Z jednej strony potrzebujemy szaleństwa. Nie tylko tego szaleństwa w wymiarze apostolskim, w wymiarze ewangelizacyjnym. Potrzebujemy czasem zwykłego życiowego szaleństwa. Potrzebujemy czasami zrobić coś, co będzie zwariowane, co będzie przygodą, co doda skrzydeł, co pozwoli odbudować to, co może w nas przygasło. I tak samo potrzebujemy rozwagi, opanowania, umiarkowania. Ale nasze życie nie może być tylko i wyłącznie rozważne lub tylko i wyłącznie szalone. Musi być między tym równowaga. Kolejna ma zaistnieć między tym, co nazwiemy metodologią, a tym, co nazwiemy spontanicznością. Metodologia nie może stać się naszym więzieniem. Metodologia nie może stać się naszym zbawieniem. Metodologia nie może stać się tym, co ograniczy naszą twórczość i co ograniczy działanie Ducha Świętego. W metodologii bardzo ważne miejsce musi zajmować spontaniczność, spontaniczne słuchanie, spontaniczna otwartość na to, co się dzieje, spontaniczna otwartość na nowum, które przychodzi, którego wcześniej nie było. Kolejna równowaga pomiędzy autorytaryzmem a demokracją. Zarówno w życiu osobistym, jak i w życiu wspólnotowym musi się to równoważyć. Musimy nauczyć się takiego swoistego wyczucia, kiedy, w jakich okolicznościach górę ma brać nasza twarda decyzja, a kiedy potrzebujemy bardzo dobrze i zdrowo rozumianej kolegialności. I to, od czego często zależą dobre relacje, przełożony, podwładny, to równowaga między tym, co jest obowiązkiem i tym, co jest dobrowolnością. Często spotykamy się z rozczarowaniem, z odrzuceniem, gdy prosimy o pomoc, gdy prosimy o posługę. Ta równowaga musi tutaj mieć miejsce. Każdy z nas jest wolny. Każdy z nas może powiedzieć nie. Jednak poczucie obowiązku, ono wypływa z powołania, wypływa z mandatu misyjnego. Ono wypływa z obietnic, z deklaracji, które składaliśmy. Trzeba to też dobrze wyważyć. Tylko wtedy, gdy będziemy ludźmi zintegrowanymi,
Tylko wtedy, gdy zadbamy dla nas osobiście i dla naszych wspólnot o odpowiednią równowagę, będziemy mogli doświadczać szczęścia we wspólnocie. Będziemy mogli doświadczać pokoju. Będziemy mogli przeżywać to, za czym często tęsknimy. Te równowagi pozwoli zachować nam pewien hierarchiczny porządek tego, kim jesteśmy i w czym żyjemy. Jak ten porządek wygląda? Pierwszy Bóg. Potem powołanie osobiste, rodzina bądź konsekracja kapłańska, zakonna. Następnie praca zawodowa i na końcu wspólnota. Ten porządek musimy przestrzegać. Bóg, osobiste powołanie, praca zawodowa i wspólnota. Wspólnota nie może nam zagrodzić drogi do Boga. Wspólnota wtedy źle rozumiana, źle funkcjonująca. Nie może stać na przeszkodzie budowania relacji rodzinnych, powołaniowych. Nie może przeszkadzać też w wypełnianiu obowiązków zawodowych. Trzeba umiejętnie znaleźć miejsce na zafunkcjonowanie wspólnoty tak, aby nie zaburzała tamtego porządku. I jako przyjaciele oblubieńca, jako wspólnota, która z pewnej natury jest wspólnotą masową, wspólnotą szeroką, dużą, gromadzącą ludzi w różnym wieku, bardzo musimy tego pilnować, aby tego porządku nie naruszyć. I myślę, że jest przed nami coś, co jawi się jako bardzo charakterystyczne dla nas. Dobrze rozumiana wspólnota, w dobrym tempie przeżywana formacja pozwoli dobrze przeżywać ten porządek. Tego się trzymajmy. Myślę, że pomoże to ograniczyć doświadczenie wypalenia, nerwów, napięć, skonfliktowania, buntów, szemrania. Tego wszystkiego, co nie pochodzi od Boga, co jest skutkiem grzechu. Grzechu, który często należy nazwać brakiem wyważenia, brakiem życiowej równowagi. Amen.